Po trzecie, zawsze masz rację. Nikt nie ma zawsze racji na żaden temat. Jeśli wydaje ci się, że ją masz, to masz zbyt wąskie spojrzenie i nawet o tym nie wiesz. Cześć, witam Was w Nowym Tygodniu. Witam z mojej letniej siedziby, więc dzisiaj w innych okolicznościach przyrody, gdzie spędzałem weekend. Weekend razem z książką Johna Maxwella. Skuteczni liderzy zadają trafne pytania. A wydanej w roku... Kiedy ona była wydana? W roku 2015. Napisana rok wcześniej, 2014. Tłumaczył mój znajomy Jurek Cieśliński. Bardzo ładnie. Tu, jak zwykle, u Johna Maxwella jest mnóstwo różnych wątków, mnóstwo różnych tematów, liderskich oczywiście, ale nie tylko liderskich. Jak to u Johna jest też sporo tematów takich z rozwoju osobistego, i dzisiaj taki fragment, którego możesz użyć jako kulturalnego sposobu zwrócenia komuś uwagi na pewien problem. Posłuchaj. Jednoosobowa, perspektywa. Muszę przyznać, że było to jednym z moich słabych punktów w początkach kariery, pisze John Maxwell. Moje podejście można by podsumować krótkim mottem: nie traćmy czasu. Spójrzmy z mojego punktu widzenia. Moje opinie na każdy temat były zdecydowane i wydawało mi się, że zawsze miałem rację. Nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, że wcale nie praktykowałem zasad dobrego przywództwa, próbując narzucać innym mój punkt widzenia, bo to odpychało ludzi ode mnie. Równie niedobre było to, że w ten sposób uniemożliwiałem sobie wysłuchanie czegoś wartościowego, co inni mieli do powiedzenia. Jak mawia Larry Stevens: jeśli jedynym narzędziem, jakie posiadasz, jest młotek, to zaczynasz patrzeć na każdy problem jak na gwóźdź. Ja byłem młotkiem, a wszyscy wokół mnie byli gwoździami. Patrzenie wyłącznie z własnej perspektywy może być problemem, jeżeli niezależnie od tego, jak zaczęła się rozmowa, ty i tak w końcu przechodzisz do swojego ulubionego tematu. Ludzie koncentrujący się na sobie mają zwyczaj naprowadzania rozmowy na swój ulubiony temat i potrafią to robić bardzo kreatywnie, nawet jeśli inni nie widzą żadnego logicznego połączenia. Ciągle wygłaszasz tę samą mowę, wykład albo rady. To jest kolejny punkt z tytułu Patrzysz wyłącznie z własnej perspektywy i być może masz problem taki, że ciągle wygłaszasz tę samą mowę, wykład albo rady. Jeśli jesteś nadmiernie skoncentrowany na jednym zagadnieniu, to może się okazać, że zawsze nieświadomie sprowadzasz wszystko do jednej, tej samej rady. Po trzecie, zawsze masz rację. Nikt nie ma zawsze racji. Na żaden temat. Jeśli wydaje ci się, że ją masz, to masz zbyt wąskie spojrzenie i nawet o tym nie wiesz. Zamiast koncentrować się na swojej własnej perspektywie, skuteczni liderzy starają się patrzeć na rzeczy z kilku punktów widzenia. Są niczym Art Mortel, który powiedział: Uwielbiam grać w szachy. Zawsze, kiedy przegrywam, natychmiast staję za plecami mojego przeciwnika i patrzę na planszę z jego perspektywy. I dopiero wtedy zauważam, jak głupie ruchy wykonałem, ponieważ mogę spojrzeć na sytuację z jego punktu widzenia. Jedna z moich ulubionych historii na temat perspektywy opowiada o generale i młodym poruczniku, którzy po II wojnie światowej jechali pociągiem przez Anglię. Jedyne wolne miejsca znajdowały się naprzeciwko pięknej młodej kobiety. I jej babci. Podróż trwała jakiś czas, gdy pociąg nagle wjechał do długiego tunelu i wszyscy siedzieli w ciemności przez około 10 sekund. W ciszy, która zapadła, czworo podróżnych usłyszało dwa odgłosy: pocałunku i uderzenia dłonią w policzek. Każdy miał swoją wizję tego, co zaszło w ciemności. Młoda kobieta myślała sobie: No to miłe, że ten porucznik mnie pocałował, ale szkoda, że babcia go uderzyła. Babcia pomyślała: jestem zniesmaczona faktem, że ten młodzieniec pocałował moją wnuczkę, ale jednocześnie dumna z niej, że miała odwagę bronić swojego honoru. Generał pomyślał: mój porucznik wykazał się nie lada odwagą całując dziewczynę, ale dlaczego ona musiała uderzyć akurat mnie? Tylko porucznik wiedział, co faktycznie się wydarzyło. W ciągu tych kilku chwil w ciemności miał okazję pocałować piękną dziewczynę i spoliczkować Generała. To są właśnie książki Johna Maxwella Wspaniałe lekcje, i historia, którą zapamiętamy, prawda? Anegdota. To jest książka Skuteczni Liderzy zadają trafne pytania. Wydana przez wydawnictwo Logos. Bardzo dziękujemy. To taka lekcja, tak? Z tą perspektywą, z tym maniem racji. Bardzo ważna kwestia. Myślę, że tutaj audio tak jak mówiłem, może ci posłużyć za. Sposób zwrócenia komuś uwagi na, na te kwestie. Przeczytam wam z tej książki jeszcze następny punkt: o tym, jakie błędy popełniają liderzy, którzy są niepewni siebie. Bo tam też jest lista takich zachowań, które świadczy, świadczą o tym, że jesteśmy niepewni siebie, i dlatego zachowujemy się w pewnych sytuacjach w określony sposób. Ale to będzie któraś z następnych. Audio inspiracji, kiedy wrócimy na pewno do Johna Maxwella, zawsze warto wracać. Polecam Wam te i wszystkie inne jego książki. Ja już wspominałem, że przetłumaczyłem jego najnowszą książkę z tego roku. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o tym, to Ci teraz mówię na ucho. To jest książka 16 niepodważalnych praw komunikacji mówiąca właśnie o komunikacji, o wystąpieniach publicznych o mówieniu do ludzi. John zawarł tam niesamowite mądrości swojego ponad 50-letniego doświadczenia w mówieniu do ludzi, w wystąpieniach publicznych. Niesamowite historie swoje i nie tylko swoje, i tych 16 praw. No, to było 2,5 miesiąca mojej pracy, ale myślę, że efekt będzie bardzo ciekawy dla wszystkich. Porozmawiałem już z wydawcami i wiem, że będę mógł Wam przeczytać jakieś ciekawsze, Fragmenty i kawałeczki z tej, z tej książki już niebawem. Ona się pewnie ukaże dopiero jesienią, więc e, tylko w wersji audio będzie można na razie posmakować tego, co John napisał w tym roku 2023. No dobra, nie chwalmy się już e, wszystkim i tłumaczom i czytelnikom. Życzę dobrego tygodnia. E, pogoda nam sprzyja, więc wszystko powinno być dobrze. Niech to będzie dobry tydzień dla Ciebie. Do zobaczenia w piątek. Trzymaj się. うん。<music> <music>